Ropa naftowa konsoliduje się w dalszym ciągu wyraźnie poniżej 70 dolarów za baryłkę, jeśli chodzi o ropę Brent. W przypadku ropy warto patrzeć na to, jak zachowuje się światowy wzrost gospodarczy. W momencie, kiedy obawy dotyczące tego wzrostu gospodarczego nasilają się w ostatnim czasie, ropa nie ma miejsca do dalszych bardzo silnych wzrostów. Z drugiej strony pojawiają się sytuacje, które ograniczają nam podaż, czyli OPEC, który tnie produkcję, oraz Wenezuela, która bardzo wyraźnie ogranicza swój eksport, ale to związane jest z sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo w tym kraju doszło do zawirowań związanych z dostawą energii, co spowodowało niemożliwość dostawy ropy naftowej do wielu krajów, które jeszcze handlują z Wenezuelą. Natomiast ta lista krajów, które handlują z tym krajem, coraz bardziej się kurczy. Ze względu na naciski ze strony Stanów Zjednoczonych, Indie rezygnują z importu wenezuelskiej ropy, co powoduje, że eksport ropy z Wenezueli może skurczyć się nawet poniżej 500 tysięcy baryłek na jeden dzień, co prawdopodobnie będzie widoczne w marcu.